Inżynieria zarządzania jest nazywana lekką inżynierią. To wykorzystanie wiedzy, umiejętności inżynierskiej w zarządzaniu, a także umiejętności biznesowych w praktyce inżyniera. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, jednostkach badawczych, przemyśle. Są także przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Przedmioty, z jakimi spotykam się na WSB na kierunku inżynieria zarządzania, mają odzwierciedlenie w moim życiu zawodowym. Zarówno w pracy, jak i na uczelni poruszam się w obszarach zarządzania projektem, finansami czy rachunkowością. Kierunek inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy kształcenia nowoczesnych inżynierów, inżynierów biznesmenów. Rynek pracy potrzebuje i będzie potrzebował nowoczesnych inżynierów. Nowoczesna koncepcja kształcenia tego kierunku opiera się na przekazywaniu wiedzy i umiejętności przez doświadczonych praktyków. Menadżer projektu Inżynieria Zarządzania zaproponował nam poprowadzenie zajęć dla studentów tego kierunku. Nasza współpraca ma nieco szerszy kontekst niż tylko prowadzenie zajęć. Mam tu na myśli realizację wspólnych projektów dydaktycznych na zasadzie praktyki studenckie, staże, organizacja warsztatów dla studentów, wizyt studyjnych. Zdecydowałem się na naukę na kierunku inżynieria zarządzania, ponieważ program ten bezpośrednio wiąże się z tym, czym zajmuję się w pracy. Dodatkowo łatwo połączyć mi moje obowiązki zawodowe ze studiowaniem. Tradycyjne pojmowanie kierunków inżynierskich jako skierowane do tzw. umysłów ścisłych to już historia.